Witam Was serdecznie na naszym kanale. W pierwszych filmikach serii o poznawaniu siebie dowiedzieliście się na temat wartości, czym one są oraz dlaczego są takie istotne, a także o temperamencie, osobowości, charakterze oraz wadze tego, co się lubi i nie lubi. Kontynuując naszą nową serię dotyczącą poznawania siebie, chciałabym dzisiaj z Wami przyjrzeć się samoocenie oraz mocnym i słabym stronom. Odpowiemy sobie dzisiaj na pytanie, co to jest samoocena i jak wpływa na nasze życie, czym są mocne i słabe strony oraz jak możemy je wykorzystać w życiu prywatnym, ale też edukacyjno-zawodowym. Każde zagadnienie wzbogacone będzie o przykład z życia pewnej dziewczyny, którą nazwiemy Kasia. Być może znajdujecie się teraz w jakiejś sytuacji lub momencie swojego życia, gdzie poszukujecie samych siebie i chcielibyście lepiej siebie poznać. Może jest to związane z wyborem szkoły, zawodu. Dla wielu z Was temat samooceny i mocnych stron może wydać się oczywisty. Często jednak okazuje się, że samoocena budzi w Was wiele pytań i wątpliwości. Podobnie jest z mocnymi i słabymi stronami. Postaram się dziś Wam pomóc w lepszym zrozumieniu tych terminów oraz w tym, w jaki sposób się im przyglądać, a w późniejszym kroku wykorzystać je w Waszym życiu. Co to są mocne i słabe strony? I co możemy z nimi zrobić? Jak je wykorzystać? Mocnymi stronami możemy nazwać pozytywne cechy naszego charakteru lub wiedzy i zdolności. Są to zalety i umiejętności, które przychodzą nam z łatwością i gdy korzystamy z nich, przynoszą nam satysfakcję. Mocne strony definiują naszą osobę i przyczyniają się do poczucia spełnienia i satysfakcji ze swojego życia. Mocne strony możemy wykorzystać w życiu prywatnym, ale też edukacyjno-zawodowym. Co zatem ze słabymi stronami? Słabe strony to cechy, z którymi nie czujemy się pewni tego, czy robimy coś w odpowiedni sposób. Przysparzają nam trudności w funkcjonowaniu w danym obszarze i mogą przyczynić się do obniżenia samooceny, czyli postrzegania siebie. U Kasi mocnymi stronami są asertywność, odwaga, empatia i umiejętność szybkiego zapamiętywania, a słabymi stronami upartość, odkładanie wielu rzeczy na ostatnią chwilę i brak punktualności. Co możemy zrobić ze słabymi stronami? Otóż świadomość tych cech jest już połową sukcesu. Wiemy dzięki temu, z czym mamy trudność i pozostaje nam analiza tych cech i wyciągnięcie odpowiednich wniosków. Warto więc zastanowić się, w jakim stopniu te cechy nam przeszkadzają w życiu prywatnym czy edukacyjnym oraz co możemy osiągnąć, pracując nad ich niwelowaniem. Świadomość słabych i mocnych stron jest bardzo ważna. Dzięki temu możemy dowiedzieć się, w jakich dziedzinach i obszarach możemy się rozwijać na bazie mocnych stron i naszych predyspozycji. Natomiast dzięki świadomości słabych stron możemy nie poddawać się, ograniczając ich wpływ na nasze działania. Najważniejsze jest, by nie porównywać się z innymi. Akceptować siebie z tymi cechami, szanować siebie oraz być dumnym z tego, z czego jesteśmy dobrzy. Dzięki wiedzy o sobie znamy swoje wartości, możemy lepiej sprecyzować swoje cele edukacyjno-zawodowe oraz wybrać najlepszą ścieżkę rozwoju dla siebie. Wróćmy raz jeszcze do słabych stron Kasi i postarajmy się im przyjrzeć. Słabymi stronami Kasi są upór, odkładanie wielu rzeczy na ostatnią chwilę i niepunktualność. Najbardziej przeszkadza jej w życiu problem z punktualnością, która często naraża ją na niezadowolenie otaczających ją osób. Chciałaby więc coś zrobić z tą cechą, by ją zminimalizować lub jej się pozbyć. Może pracować nad nią przez tworzenie planu dnia z uwzględnieniem czasu, jaki na nie potrzebuje. Ten sposób również może jej pomóc z problemem, jaki ma z odkładaniem rzeczy na ostatnią chwilę. Z kolei upór, który jej przeszkadza, może zostać przez nią wykorzystany w osiągnięciu założonych celów. Co to jest samoocena? Samooceną możemy nazwać spojrzenie w głąb siebie, ocenę naszych dokonań, ale też świadomość możliwości i trudności, czyli mocnych i słabych stron. Samoocena, czyli to jak widzimy siebie i jak siebie spostrzegamy, wynika z dwóch źródeł. Źródła wewnętrznego, czyli opinii, jaką mamy o samym sobie w oparciu o nasze doświadczenia i przeżycia, a także źródła zewnętrznego, którym jest opinia i zdanie innych osób na nasz temat. W przypadku Kasi, która nam dzisiaj towarzyszy jako przykład, źródłem
wewnętrznym samooceny w odniesieniu do doświadczeń jest świadomość asertywności, którą zauważa w relacji z rówieśnikami, ale też ambicji, którą przejawia w nauce. Natomiast jej rodzice mówią jej, że jest empatyczna, bo ważne są dla niej uczucia innych ludzi, obok których nie przechodzi obojętna. Podkreślają też, że od dziecka była odważna w wielu sytuacjach, na przykład kontaktach z ludźmi czy podejmowaniem decyzji. Z kolei koleżanki i koledzy z klasy cenią sobie w Kasi jej zdolność do szybkiego zapamiętywania informacji, co przekłada się na dobre wyniki w nauce. Dlaczego samoocena jest zatem tak ważna? Dzięki niej, zwłaszcza kiedy łączymy oba źródła, czyli wewnętrzne i zewnętrzne, mamy klarowny obraz siebie. Obie opinie, czyli nasza i innych osób na nasz temat, mogą się ze sobą łączyć i uzupełniać. Właściwa samoocena pozwala nam na realizację nowych zadań i celów, nawiązywanie kontaktów z innymi, rozwijanie swoich pasji czy przezwyciężanie swoich obaw i znajomość siebie. Tak jak u Kasi, która zna siebie i wie, jak widzą ją inni, pozwala jej to bez strachu podejmować nowe wyzwania, na przykład udział w konkursach szkolnych. Kasia samodzielnie i w gronie znajomych rozwija swoje zainteresowania. Dzięki temu zdobywa wiele nowych znajomości, poznając nowe osoby, które mają podobne zainteresowania. Zatem na co przekłada się samoocena? Przekłada się na nasze poczucie własnej wartości. Pozwala docenić siebie takim, jakim jesteśmy i akceptować fakt, że nie musimy być we wszystkim najlepsi. Ale teoria to nie wszystko. Jeśli już macie wiedzę na temat mocnych i słabych stron i o samoocenie, zachęcam Was do wykonania krótkiego ćwiczenia, które pomoże Wam znaleźć Wasze mocne strony. Napiszcie na środku kartki swoje imię. Imienia narysujcie odchodzące 3 strzałki. Do każdej z nich dopiszcie umiem, mam i jestem. Z tych rozpoczętych zdań postarajcie się wypisać 5 cech lub czynności, które posiadacie. Ja również wykonałam z Wami to zadanie. Przeczytam Wam teraz, co wypisałam. Może to będzie dla Was inspiracją. Umiem realizować cele, nawiązywać kontakty, gotować, słuchać ludzi i negocjować. Mam dobrą pamięć, kondycję, dar przekonywania, łatwość nauki języków obcych i wiedzę pedagogiczną. Jestem asertywna, empatyczna, odważna, koleżeńska i spostrzegawcza. Jestem bardzo ciekawa, jak poszło Wam to zadanie. Napiszcie w komentarzu, ile mocnych stron udało Wam się wypisać. To ćwiczenie zmobilizuje Was do spojrzenia na swoje możliwości i umiejętności, które bywają niedocenione, ponieważ wykonywanie ich może przychodzić nam z łatwością. Pamiętajcie, praca nad właściwą samooceną może trwać całe życie, ale przynosi korzyści i jest świetną inwestycją.